Panie, grałem we wszystkie części. Wszystko jest ograne. Materiały są także u mnie na YouTubach, więc można sobie obadać. Ale tak, tak. Oh boy, oh boy. Wszystkie asasyny są ogrywane. Co do Joty. Niektóre mają tyle odcinków, że ja pierdzielę. Powiesz, ty życia nie masz. Zespół twórców coś tam mi wysłał? O, z ich strony. Dostałem jakieś ten... jakąś paczkę. Dobra, co to jest? Nowy skill. Które mi się najbardziej spodobały, bo zamierzasz kupić, ale nie możesz się zdecydować. Życia nie mam? Ja życia nie mam? No nie mam życia, no co ja ci mogę powiedzieć. Po pracy, gdzie ja ten, pracuję 8 godzin, czyli od 8 do 16. Po pracy idę na zakupy, trochę się przejść przy okazji, zjeść obiadek, no i później siadam i w tygodniu, no tak 3 godzinki w tygodniu, znaczy od poniedziałku do środy od 19 do 22, w czwartki mnie nie ma, w piątuniu tak też mniej więcej 3 godzinki siedzę, może trochę dłużej, w zależności od tego, jak tam będę miał sił. Na weekendy ile się da, nie? Nerd? Oczywiście, że nerd, no panie. Gamer nerd. Tak to mogę powiedzieć. Gram w dużo różnych gierek, przechodzę i tak dalej. No, ale mówię, Last Chapter właśnie pękł. Sądziłem, że coś dłuższego będzie, ale jednak nie. Ale no cóż. Tak czasami bywa. Tak czasami bywa, ale przynajmniej mamy Assassina kompletnie zamkniętego. Jeśli chodzi o Valhalla. Czekamy na kolejną część. Co do tego, która mi się najbardziej podobała. Wiesz co, tutaj trzeba by było trochę podzielić to trochę na dwie grupy. Stare części i nowe części. Jeśli chodzi o stare części, no to podobała mi się seria z Ezio Auditore da Firenze. Nie, to jest Picobello. Natomiast jeśli chodzi o te nowe, no to Valhalla na pewno na pierwszym miejscu jest, nie? Tak, Valhalla mi się najbardziej podobała z tych nowszych, nie? Aczkolwiek Odyseja nie jest jakoś też tragicznie, nie odbiega, bo też była świetna. Origins generalnie też był bardzo dobry, natomiast z tych wszystkich trzech części, no to Valhalla, Odyssea i później jest Origins. Zobaczymy, jak będzie z kolejną. Natomiast z tych starych, no to Ezio seria, no to the best. No, generalnie to polecam ci wszystkie części poprzechodzić też, nie? Więc no. Bo tam jest... Spore story jest, no i każda z części nawiązuje gdzieś tam te wszystkie wątki się łączą, więc pytanie właśnie, czy masz tyle funduszy, bo jeśli nie, no to ewentualnie zawsze można zainwestować w subskrypcję Ubisoft w Plus, jest 60 zł na miesiąc, więc pytanie też, ile będziesz siekał. No. Bombardier naprawiać za brązę strzelec. Ja na przykład teraz siedzę cały czas na Ubisoft Plusie. Ponownie między innymi dlatego, że gram The Division 2. A akurat tutaj wyleciało idealnie też z tym tutaj. Jest nieźle. Dobra, to jest 3, ale 30 potrzebujemy, więc tutaj nic nie. Możemy. O, trudne polowanie, nice. Tego nie odblokujemy. Nie da się tego. Dobrze. Otis Skies. Elegancko. Nie jesteś pewien, ale chyba wszystkie części są w subskrypcji. Tak, właśnie dlatego też między innymi mówiłem. Wszystkie części są w subskrypcji Ubisofta, więc jeśli ktoś ma dużo czasu i chęci, żeby pograć, no to sądzę, że miesięcznie 60 zł no to nie jest to wielki wydatek, bo jakbyś miał kupować oddzielnie, no to jest majątek, moim zdaniem. Znaczy na przykład jak jest Assassin's Creed 1, 2, 3, to trzeba to po kolei, czy można grać na przykład 3, 2, 1.
Czy w teorii można grać też nie po kolei, natomiast warto grać wszystkie części, ponieważ to mówię, gdzieś tam się składa w całą kupę trochę ta historia, no. Take care. Że gorąco zachęcam, żeby ograć jednak wszystkie te części. Skrzynka, co tu my tu mamy? Podarunki? Co ja dostałem? Pakiet kredytów, dawaj mi. Dawaj mi. Za free? Obiorę. Dobra, co my tu mamy? Tu jest to. Co tu mamy? Tu jest shotgun. To nie. Pistolet też nie. Maski. Dobra. Plecak. To jest na 40 poziom. Holy shit, okej. Okay. Co? Ekwipunek. Gdzie to? Tutaj? Czyli skrytki. Tu jest to. Tu jest to. Dobra. Co tym tu mamy? Aha, tu są te jeszcze. Dobra, to byśmy musieli zobaczyć. Platforma do modyfikacji. Co my tu mamy? Czas trwania. 0,6. Okej. Okay. Jako złom. A chyba, że tutaj coś mamy, ale nie ma nic. Dobra. To jaki ty podlecasz z tych starych? Series Ezio Auditore Firenze, nie wiem, to jest chyba nie wiem, czy druga część, ewentualnie Brotherhood. Jakoś tak chyba to było. Jakoś tak. Dobra, to możemy tylko to. Tu jest tylko to. To jest tylko tyle. Obrażenie. Nice. Czas trwania. Zdrowie. Nic nie ma, to jest tylko to. Co tu jest? Tu nic nie ma. Co tu jest? Tu jest amunicja? Co to jest? Pianka do walki z tłumem. Aha, to jest to, dobra. Tu jest liczenie. Co tu mamy jeszcze? Ćmy. To jest przyspieszenie umiejętności, cyk. Czas trwania efektu, pięknie. Maksymalna liczba, dobra. Mina, to już mieliśmy, dron. Czas trwania, dajmy sobie, cyk. Nie ma tu nic, dobrze. Tarcza. Obrażenie, odbijacz. To? Halo? Wystarczy, właśnie. A, nie ma, dobra. Tu jest, dobra. Tu nie ma nic. Okej. Okay. Leci spanko, spoko, spoko. To miłego, miłego małpa. Miłego, miłego. Dobra, co my tutaj w ogóle mamy? Tu z pistolety jakieś?
No i... No jest, kurde, nie? Celność. Ja on kosztuje ten pistolet? 700 coś tam. Pistolet bym, kurde, kupił. Właśnie, pistolet bym kupił. Go zmodyfikował. Dobra, dajmy to tak. Co tu jest? Szansa na trafienie. Dobra. Pięknie, tłumiczek. Jeszcze magazynek mamy tutaj, nie? Tu mamy zasięg, cyk. Elegancko. Dobrze. Kwipunek. Co to jest? System broń palna? Modyfikacja sprzętu systemu zwiększenia modyfikacji ofensywnej. Okej. Okay. Chcę zobaczyć w ogóle, co to w ogóle jest. Gdzie to w ogóle mamy? Dlaczego to w ogóle jest? Modyfikacja sprzętu systemem zwiększenia obrażeń. Sakra. To mogę sprzedać. Sprzedaj złą. My inventory thanks you. I'm happy to have made a deal. Dobra. Co tu jeszcze mamy do zrobienia? Jest karabinek szturmowy. Obrażenie. Czy coś tam. Ja teraz mamy w ogóle obrażenie przy tym. Pięć coś tam. Need help crafting something? O, schemat. Okej. Okay. Sorry, I couldn't be more help. No. O! Są jeszcze jakieś modyfikacje ten? No tak, coś tu jeszcze jest. Aha, to są te modyfikacje. Aha. O! O! Dobra. Siema, siema. Wiesz, co się stało? Install Grimdown zrobiłem. Nie mam żadnej postaci, wszystkie zniknęły, ale cały community jest dziwny. Coś ci się z serwerami skopało, moim zdaniem. Albo po prostu nie masz plików z postaciami. Tylko masz z ekwipunkiem. Prawdopodobnie to są w dwóch różnych plikach jest. Nie wiem, czy się bawiłeś, czy też nie, kto tam wie. Panie, ja tam ci nic nie powiem, bo nie wiem. Ja nic ci nie grzebałem. Dobra, cyk. Zobaczmy te polowania, co tu w ogóle jest? O, okoń. O.
Dobra, to dajemy. Idziemy. Idziemy gnoja upolować. Nie wiem, takie rzeczy, wszystko zapisane w chmurze, na Steam zrobione. No, tylko pytanie, czy postacie się też na Steamie zapisują? Nie, ty masz jakieś takie dziwne zawsze rzeczy, kurde. Your target. O kurwa. Holy crap. Tylko ja jeden streamer tego dnia. Gdzie, co? That's another one down. Good job, agent. Wszystko nice, nice. Nie, tylko jeden streamer jednego dnia zapisał, a na drugi dzień mu zniknęła postać. No co, jak kombinuję? No to nie moja wina, no. Na bank coś kombinował. Samemu nie znika. Samo raczej nie znika, panie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu jest konwój z zasobami, ale to nas nie interesuje. Dobra, to jest tak, to jest Gites. Idziemy teraz tutaj, coś chcemy. Generalnie to tutaj chcemy. Najlepiej. Nie, my chcemy tutaj. Tak jest.